Na początku na pewno gratulacje dla UKS-u za zwycięstwo. Co dalej? Dalej no mamy niedosyt. Przyjechaliśmy tutaj z takim nastawieniem, że punkt jest w naszym zasięgu. Byliśmy bardzo dobrze do tego meczu przygotowani pod względem takiej strategii gry i ją realizowaliśmy, ale nie ustrzegliśmy się takiego błędu i niebłędu, no, takiego w sumie strzelenia w pole karne, na co byliśmy przygotowani. Ale Szeliga bardzo dobrze się odnalazł w tej sytuacji i szybkim uderzeniem zdobył bramkę. Myślę, że stworzyliśmy, jestem przekonany, że stworzyliśmy, nawet to statystycznie widać, kilka dobrych sytuacji i byliśmy tak usposobieni, jak chcieliśmy być. Chcieliśmy grać z UKS-em na naszych warunkach, odpowiadać obroną wysoką, w pewnym momencie zapraszać UKS, żebyśmy mieli więcej przestrzeni za ich plecami, szczególnie dwóch środkowych obrońców, i to nam dość dobrze funkcjonowało, i z tego byliśmy bardzo zadowoleni. No ale do przerwy schodziliśmy z tą stratą bramki. Po krótkich takich małych korektach w szatni wyszliśmy znowu dobrze tak nastawieni, jak chcieliśmy, i wydawało się, że jesteśmy w stanie zdobyć bramkę wyrównującą, no ale znowu sytuacja. Po rykoszecie pod mur odbija się piłka, zmylony bramkarz i wpada. No i no tak jak już chyba kiedyś powiedziałem na konferencji, jak ci idzie, to ci idzie, a jak ci nie idzie, to musisz dwa razy więcej zrobić, żeby właśnie uchwycić to wszystko. I tutaj na pewno nad tym musimy pracować. Staraliśmy się dokonać korekt i dokonaliśmy tych korekt w ustawieniu personalnym. One przyniosły efekt, zdobyliśmy bramkę. Ale już było mało czasu, żeby dalej gdzieś pokusić się o ten remis. Na pewno jest niedosyt. Uważam, że dobrze funkcjonowaliśmy, dobrze graliśmy i na ten remis, no tak oczywiście z mojej subiektywnej oceny, zasłużyliśmy, ale niestety przegrywamy. Trzeba, jak to się mówi, wylizać te rany, które są, pracować dalej. Graliśmy dzisiaj z liderem, z zespołem, który jest głównym kandydatem do tego, żeby awansować, i na pewno nie było to spotkanie, które moglibyśmy powiedzieć, że będzie łatwe i przyjemne, i to jest formalność. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. On taki był. UKS ma wielu jakościowych piłkarzy, my też mamy wielu jakościowych piłkarzy, ale nie przekuliśmy tego w bramki, i to jest na pewno ten negatyw bramki w takiej postaci, żebyśmy to my otworzyli ten mecz i żebyśmy my prowadzili. Także to na pewno trochę nie tak, jak zakładaliśmy. Trzeba tak grać dalej, musimy pracować, musimy być cały czas jedną taką grupą, która wie, czego chce. To na pewno nigdy piłkarzom, których mam w Chojniczance, nie zarzucę, że nie są zaangażowani czy są obojętni. Nie, nie, naprawdę bardzo dobrze pracują, są zdeterminowani. No, tak się czasami w piłce układa. Musimy uchwycić ten moment, kiedy wygramy mecz. Będziemy musieli wtedy poszukać kolejnego zwycięstwa, żeby złapać serię, bo sytuacja, wiadomo, jest trudna, ale nie beznadziejna. I wierzę w ten zespół i w to, co chłopacy robią na treningu, jaką grupą są. I nie, na pewno nie jestem z tego powodu jakoś załamany, czy nie, czy bez jakiejś wiary. Na pewno ta wiara jest, ona będzie, bo wiemy, jak pracujemy, ile pracujemy, jak mamy to realizować. Myślę, że każdy, kto był na meczu, widział, że to nie byliśmy chłopcem do bicia dzisiaj, tylko takim dosyć solidnym zespołem, który postawił poprzeczkę wysoko UKS-owi. Mówiliśmy sobie zawsze i mówimy, że może zespół z nami wygrać. Jeżeli wygra, to musi po prostu go to boleć i musi to być mecz, w którym będą wiedzieli, że to była ciężka bitwa z nami. Myślę, że dzisiaj taka była i UKS-owi łatwo to nie przyszło. Ale nie mamy punktów, pracujemy dalej. To, co dobre, wyłapiemy, to, co złe, będziemy chcieli wyeliminować. To tak oczywiście kolokwialnie, jak to się zawsze mówi. I będziemy dalej pracować. Na pewno głów nie spuścimy. Drużyna jest tak napędzona w kierunku takim, że musi nam zaskoczyć to wszystko i musi dobrze się ułożyć, i wierzę, że tak będzie. Dziękuję.